dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Są pani umówione? No tak, nie do końca. W takim razie w czym mogę pomóc? Jestem właścicielką pubu, w której imprezowali pracownicy tej firmy. Jeden z nich zostawił u nas klucze. Nie wiem, czy może ktoś pytał, czy może zgubił. Nie przypominam sobie, ale mogę zatrzymać klucze na wypadek, gdyby ktoś się zgłosił. A nie mogłaby pani po prostu zapytać, kto zgubił klucze? No tak, my poczekamy. Wolimy oddać osobiście. Proszę pani, w naszej firmie pracuje 120 osób. Ja naprawdę nie mam czasu chodzić i pytać, kto zostawił klucz w pubie. Jeżeli to w ogóle nasz obecny pracownik, to na pewno się po niego zgłosi. Okej, ale był też problem z płatnością jednego z panów, to znaczy... Tak. Przez przypadek nabiłam dwa razy ten sam rachunek i gdyby pani go znalazła, to byśmy od razu już to wszystko załatwiły. Jeżeli klient płacił kartą, wystarczy zrobić na nią zwrot. Coś jeszcze? Nie, dziękuję, to wszystko. Bardzo mi przykro, że nie mogłam pani pomóc. Do widzenia. Do widzenia. No i jak? Dałyśmy ciała, babka się zorientowała, że coś kombinujemy. No, mogłyśmy to lepiej rozegrać. No, mogłyśmy. Nie wiem, co teraz z tym zrobić. Ej, laski. Co? To on. To ten typ, on był wtedy w Scarface. Ale który? Ten w tym brązowym płaszczu. Mijałam się z nim, jak kończyłam zmianę. Jesteś pewna? No tak. No dobra, ale co teraz robimy? Dobra. Zaraz nam zwieje. Dobra, róbcie zdjęcie. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Barbara Kosek. Myśmy byli umówieni. Nie sądzę. No, na pewno. Pan Tomek z HR-u, na pewno. Marek z projektów. Kurde, no. Jak zwykle coś pomyliłam. Zdarza się. Wchodzi pani? Wie pan co, jeszcze mam 10 minut do spotkania, także poczekam na zewnątrz. To miłego dnia. Wzajemnie. No i co? Macie? Mhm. Dobra, słuchajcie. Gościu ma na imię Marek i jest z działu projektów. Teraz trzeba ogarnąć jego nazwisko, ale to nie będzie trudne, bo pewnie na stronie mają zdjęcia pracowników. No dobra, ale nadal nie wiemy, że to jest on. No ale na pewno był w Scarface, więc to jest jakiś punkt zaczepienia. To raz, a dwa, intuicja mówi mi, że to jest on. Gościu jest strasznie śliski. Chodźmy.